Cześć moi drodzy, dzisiaj kolejny materiał na mojej hulaj serii. Wymieniliśmy zawieszenie w hulajnodze, naprawiliśmy baterię, wymieniliśmy ją na nową. Wymieniliśmy opony z 8-calowych na 10-calowe z wyższym profilem, więcej gumy, więcej komfortu, ale brakuje jeszcze tej pojemności, czyli tych kilometrów do przejechania, które jeżeli wozicie więcej obywatela, kilogramów obywatela, no to potrzebujecie więcej pojemności baterii. I dzisiaj zajmiemy się tym właśnie, czyli powiększeniem pojemności baterii. Dołożymy drugą baterię i dzięki temu będzie można przejechać troszeczkę więcej. Cześć, ja jestem Greku i dzisiaj zajmę się baterią, dodatkową baterią, która zwiększy możliwości, a raczej zasięg hulajnogi Xiaomi, mojej hulajnogi z roku 2016 czy 2017, tego nie jestem pewny. Wiem że jednak, że jest to jedna z pierwszych wyprodukowanych na świecie hulajnóg, pierwszy model. Jeżeli byście patrzyli na tą hulajnogę jak na samochód, to można powiedzieć, że byłaby już youngtimerem. Jest to hulajnoga prawie zabytkowa, ale na pewno jeszcze wiele kilometrów na niej mam zamiar przejechać. Zabierajmy się zatem za rozpaczkowanie dodatkowej baterii. Robiłem taki manewr, chciałem kupić większą baterię od wersji Pro, niestety nie pasowała, jest za duża, nie wchodzi, nie da się i tyle. Co za tym idzie, musiałem użyć standardowej baterii, ale nie poddałem się, mam zamiar dołożyć miliamperogodzin, watogodzin, czy po prostu zmagazynowanej energii i dać mojej hulajnodze możliwości przejechania więcej, a raczej też sobie, ponieważ z własnego doświadczenia wiem, że dla mnie tej mocy w hulajnodze jest jednak zmagazynowanej troszeczkę za mało. Dobrze, mamy. To już chyba wszystko. Co za tym idzie? O proszę, lubię takich sprzedawców. Wszystko pięknie i słodyczek. Ja na szczęście już tego nie jem. I co teraz? Rozcinamy. Tylko ja zawsze mam, że tak powiem, lekkiego stresu. Mi się czasami tego rozkręcać. Otwierać. O. O, delikatnie. Dobra, mamy bateryjkę, dodatkową bateryjkę. Oj, szkoda, bo myślałem, że będzie czerwona, ale czarna też będzie jak najbardziej pasowała. Bateria jest niepozorna, malutka, z wydrukowaną na drukarce 3D przedłużką. I zaraz sprawdzimy, czy pasuje i czy się da za jej pomocą wydłużyć zasięg naszego Xiaomi. Chłopaki, ja nagrywam. Moje synki. Na czym będzie polegała cała operacja? Ściągamy klapę, montujemy baterię. Mam nadzieję, że będzie pasowała, ponieważ ostatnio nie mam za dużo szczęścia do tego. No i co za tym idzie? Liczę na to, że będzie ok. No i... I kamieni kupa. Tyle powiem. Znaczy się, jest chyba jakiś ząg. Ponieważ kupiłem wersję do wersji Pro, jak zawsze. Coś, no, nie pasi. Ale sprawdzę, czy zadziała i czy się będzie ładowało. A poproszę może dostawcę, żeby coś z tym zrobił. Jak myślicie, da się? Zobaczymy. Dobra moi drodzy, od momentu kiedy nagrywałem poprzednią część materiału minął prawie miesiąc, ale, no może tygodnie, ale mam dobre wiadomości, ponieważ dostałem
prawidłowy adapter do baterii. Przydawca nie robił mi za dużych problemów, nawet w ogóle mi nie robi problemów. Wystarczyło, że opłaciłem koszt przesyłki oraz odesłałem mu poprzedni adapter. Także ten adapter już pasuje. Adapter odesłałem bez wkrętów, bez śrub, ale dostałem drugie. Sprzedawca zadbał o to, żeby jednak dało się przykręcić, chyba że tamte są troszeczkę inne. Co za tym idzie, ta bateria dodatkowa w mojej reanimowanej hulajnodze będzie mogła zostać podłączona. I to właśnie zrobię teraz. Wezmę, podepnę baterię do mojego sprzęciora, czyli ta dodatkowa zostanie podpięta. Ja sobie jeszcze to na razie tak zostawię. I dość kluczowy moment, żeby się nic nie wydarzyło nieprzewidzianego, chyba tak, tak? Dobra, baterie są już spięte. Mam nadzieję, że nic złego się nie wydarzy. Nie zepsuję sobie ani jednej rzeczy, ani drugiej. I co? Wpinamy to i będziemy skręcać. Skręcać będziemy właśnie przy użyciu śrubek, które zostały dostarczone przez sprzedawcę. Ja sobie je tu pięknie rozsypię, wymienię to na końcówkę, na gwiazdkę i będziemy kręcać, a potem bateria zostanie podpięta pod ładowanie. Ja ją sobie jeszcze potem uszczelnię, bo coś czuję, że powinienem te punkty styku uszczelnić. Tu końcóweczka, tak, tak jest. No dobra, pierwsza śrubka wchodzi. Zacznę od dwóch skrajnych, czyli od przodu i dwóch ostatnich. Potem powinno już pójść trochę łatwiej. Ja ją uszczelnię tutaj na punkcie styku, tutaj na punkcie styku oraz przykleję odblaskową jakąś taśmę, by dodać jeszcze jeden element uszczelniający. Trzy śrubki przyczepione i teraz zrobimy pierwszy test. Zobaczymy, czy bateria się, czy hulajnoga się uruchamia. Hulajnoga się uruchamia, wariuje, jeżeli chodzi o... No, wygląda nam to, jakby chciała się ładować albo się ładowała. Czyli jedna bateria ładuje drugą baterię i o tym wie sama hulajnoga. Dobra, wyłączmy ją i potem podepniemy sobie zasilanie, czyli ładowanie. Długą drogę przeszła ta hulajnoga, kilka razy, kilka wymian. Jest tutaj już trzecia bateria, ponieważ ta, którą kupiłem, okazała się po trzech dniach wziąć i wyzionąć ducha, więc wiecie co, ja to tak powtykam, a kręcić wkrętem mi się nie chce, zaraz pójdę po wkrętarkę i wracam zaraz z wkrętarką, skoro jest tutaj krzyżak. Dobra, IKEA zawsze z pomocą. Jak już wam mówiłem, jest to hulajnoga z pierwszej partii, jedna z najstarszych. Co do tym, gdzie ma słaby, prosty ekran, ale i ja coś na to mam zamiar poradzić, ponieważ mam wyświetlacz, za pomocą którego mam zamiar dokonać jej upgrade'u. Zabieramy się za to. Sytuacja wygląda tak. Wypiąłem stary panel z LEDami. Wpiąłem nowy i uruchamiamy. Proszę, chcę się sparować. Tamta tego nie robiła. Jedziemy dalej. Jest już wszystko na miejscu. Panel skręcony, to wpięte. No to przykręćmy tylko na miejsce. Powiem wam szczerze, że to, czyli ten panel na montaż czekał jakieś 5 lat, nie przesadzam, naprawdę, 5 albo 4 lata, raczej 5, taka to lekka prokrastynacja nastąpiła. Dobra, wychodzi na to, że wcale tego nie trzeba było demontować, chociaż może by się
może przydało się. Co teraz trzeba zrobić? To można chyba przykleić z powrotem. I montujemy panel na górę. Bach. Najpierw tak. Zahaczamy. Taśma dwustronna. Zatem trzeba odkleić. Zahaczamy. Patrzcie, jak pięknie. No i co? Jak widzicie, moja hulajnoga jest widoczna w aplikacji Xiaomi. Dodamy ją sobie. Hulajnoga elektryczna Mi Pro. Zaśmigało. Skuter. Następny. I gotowe. Hulajnoga jest w aplikacji. Co teraz? Ładowanie 100%. Pierwszy raz mam hulajnogę w aplikacji. Zgadzam się, oczywiście się zgadzam. I co teraz? Ciśnienie w oponach należy sprawdzać co miesiąc. Dobra, ble, ble, ble. Tak, chcę aktualizację. Jest dostępna aktualizacja. Nie chcę, bo może mi obniży prędkość. Nie chcę prędkości obniżyć. Koniec, wyjście. Dobra. Jest mój skuter. Łączę ponownie. Tak wygląda efekt końcowy. Dodatkowa część kryje dodatkowe mAh godziny. I dzięki temu da się jeździć dłużej. Jeszcze muszę zrobić porządek z oprogramowaniem, ponieważ hulajnoga troszeczkę wariuje w momencie, kiedy jeżdżę na trybie sport. Potem przechodzi w tryb samodoładowania, ale zaraz się mam zamiar tym zająć. Wszystko się udało. Hulajnoga ma dodatkową baterię, no i pięknie śmiga. Z wami się żegnam. Do zobaczenia w następnym materiale. Na razie, cześć. A i te, wiecie, suby, lajki, takie tam, a wszystko na greku.tech.